Witajcie na kanale Moja Turcja od Kuchni. Ja mam na imię Emilia i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym po części będzie relacja z festiwalu techniki, jaki miał miejsce w zeszłym tygodniu w Izmirze. I opowiem Wam również o tureckim systemie edukacji, bo to, co widziałam na festiwalu, właśnie skłoniło mnie do przemyśleń na temat tureckiej edukacji. Czy rzeczywiście jest w tak opłakanym stanie, jak opowiadamy o tym my, Polki, które tutaj mieszkamy. Zanim jednak przejdę do moich przemyśleń, chciałam wam opowiedzieć troszeczkę o tym festiwalu i pokazać, co na tym festiwalu można było obejrzeć. Został on zorganizowany z okazji stulecia Republiki Tureckiej, powstania Republiki Tureckiej. Zanim pokażę urywki z festiwalu, chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi wzięło w nim udział, przede wszystkim szkoły. Zarówno uczniowie z izmirskich szkół, jak i spoza Izmiru. Co można było na tym festiwalu zobaczyć? Przede wszystkim były najnowsze technologie wojskowe. Tutaj widzicie znany już na całym świecie Bayraktar TB2. Bayraktar, czyli bezzałogowy, rozpoznawczo-bojowy aparat lotniczy. Bayraktar w Ukrainie jest postrachem wojsk rosyjskich, można go tak nazwać, i wiecie na pewno, że nawet Ukraińcy napisali piosenkę o Bayraktarze. Polska dla swojego wojska również zakupiła Bayraktary. Tutaj jest kolejny, drugi, najnowszy typ Bayraktara, TB3. On ma składane skrzydła. Trwają prace nad tym, aby ten Bayraktar TB3 mógł lądować na statkach, okrętach, platformach. Obecnie przeprowadzane są testy właśnie lądowania tego Bayraktara. Oprócz Bayraktarów były również helikoptery. Tutaj macie helikopter bojowy Atak wyprodukowany w Turcji. Ostatnim osiągnięciem technicznym Turków jest Kızıl Elma. To jest bezzałogowy aparat latający, którego nie mogą wykryć radary. Tutaj widzicie, teraz są techniką pilotowania. Władają tureccy piloci. Tutaj akurat helikoptery tańczą ludowy taniec Zeybek. Zeybek, taniec ludowy z regionu egejskiego. Umiejętności pilotów tureckich są na bardzo wysokim poziomie. A tutaj widzicie pilotów. Robiłam zdjęcie pod słońce. Zdjęcie było pod słońce, więc niestety nie jest najlepszej jakości, ale nie udało mi się zrobić więcej. Oprócz tych wszystkich osiągnięć wojskowych, technicznych osiągnięć wojskowych, można było wejść również na stanowisko Tubitak. Tubitak to jest organizacja albo taka instytucja naukowa, badań naukowych, i tam było stanowisko właśnie dla dzieci. Dzieci mogły uczestniczyć w różnych badaniach, w różnych doświadczeniach. I oglądając to właśnie, pomyślałam sobie, że z tą edukacją turecką to wcale nie jest z nią aż tak źle, jak mogłoby się nam wydawać. Po prostu ten system jest zupełnie inny niż system europejski. Turcja, jak wiecie, jest krajem wciąż rozwijającym się. Daleko jej wciąż do zachodu, a żeby zaistnieć na arenie międzynarodowej, musi mieć bardzo dobrze wykwalifikowanych inżynierów, musi mieć bardzo dobrze wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach. Dlatego stawia, że tak powiem, na nauki ścisłe. Przede wszystkim populacja młodych ludzi, młodzieży, dzieci w Turcji jest tak duża, że system edukacyjny został tak opracowany, żeby wynajdować, wybierać tych najlepszych. Tu w tureckim systemie nie zależy im na dobrym albo najlepszym wyedukowaniu całego społeczeństwa, niestety, ale właśnie na wybraniu tych
najlepszych i w wyedukowaniu właśnie ich. Jak to robią, jak to wygląda, jak wynajdują tych właśnie najlepszych, te uzdolnione dzieci? Poprzez egzaminy. Od najmłodszych lat tureckie dzieci przechodzą najróżniejsze egzaminy, najróżniejsze testy. Zanim opowiem Wam o tym systemie testowania, chcę powiedzieć, że poziom edukacji o profilu właśnie ścisłym w Turcji jest naprawdę na wysokim poziomie. Kiedy Benia, moja starsza córka, zaczynała szkołę podstawową tutaj w Turcji, rozmawiałam z nauczycielem, bo wiadomo, byłam jedyną osobą, jedyną cudzoziemką, więc nauczyciel pytał, skąd jestem, znał Polskę, wiedział, gdzie jest Polska, znał edukację w Polsce, więc powiedział, że tak, mamy, edukacja w Polsce jest na wysokim poziomie, ale jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, szczególnie matematyka w Turcji, jest na poziomie dużo wyższym. Na początku byłam tak sceptycznie, podchodziłam do tego, ale w tym roku Benia zdawała egzamin ósmoklasisty. Egzamin zdawała w Polsce. Znacie egzamin ósmoklasisty, nie muszę Wam tłumaczyć, co to za egzamin. Można powiedzieć, że odpowiednikiem tego egzaminu w Turcji jest egzamin LGS, to jest egzamin wstępny do liceum. Więc kiedy Benia zdawała swój egzamin ósmoklasisty, stwierdziła, że dla niej egzamin z języka polskiego był trudny. Jej nauczycielką języka polskiego byłam ja, nie brała udziału w normalnych lekcjach, więc taki egzamin pisaniem wypracowania po polsku było dla niej trudne. Język angielski też był na wysokim poziomie. Stwierdziła, że w końcu mogła wykazać się swoim angielskim, że mogła udowodnić, że jej angielski nie jest na niskim poziomie. W Turcji egzaminy i ogólnie język angielski, języki obce są na bardzo niskim poziomie. A matematyka? Penia stwierdziła, że egzamin ósmoklasisty był bardzo łatwy w porównaniu z egzaminem wstępnym do liceów. Egzamin wstępny LGS w Turcji, ten egzamin wstępny do liceum, umożliwia naukę w liceach na wyższym poziomie. Więc to tutaj również jest eliminacja, jest wybieranie tych najlepszych uczniów, którzy będą uczyli się w liceach na wyższym poziomie. I egzamin ten, szczególnie egzamin z matematyki i ogólnie z przedmiotów ścisłych, jest bardzo, bardzo trudny. No więc przejdźmy do tematu eliminacji tych najlepszych uczniów. Jak to wygląda? Powiem Wam, że mam wrażenie, że to jest wyścig. Po prostu wyścig, w którym biorą udział również rodzice. Bo rodzice, może właśnie przede wszystkim rodzice chcą, żeby ich dzieci były jak najlepsze, żeby miały możliwość tej lepszej edukacji, żeby nie były jednym, żeby ich dzieci nie były jednym z wielu. W szkole podstawowej, nie pamiętam, czy ten egzamin jest na koniec pierwszej klasy, czy na koniec drugiej klasy. I w kolejnych klasach również do końca gimnazjum. Egzamin nazywa się BILSEM. BILSEM to jest Centrum Nauki i Sztuki. Można się do niego dostać, zdając egzamin na inteligencję. Sprawdza się po prostu IQ dzieci. Dzieci o najwyższym IQ mogą brać udział właśnie w zajęciach w tym centrum BILSEM. Dodatkowo niektóre, które są uzdolnione plastycznie albo właśnie muzycznie, przechodzą jakieś tam eliminacje i wtedy mają zajęcia z muzyki i z plastyki. Pozostałe dzieci mają zajęcia z matematyki, przede wszystkim matematyki. Zdobywają dodatkową wiedzę, której nie zdobędą w szkole, czyli chodzą normalnie do szkoły, a później jeszcze na zajęcia do tego centrum BILSEM. I oczywiście nie wszystkie dzieci zdają ten egzamin do BILSEM.
nauczyciele w klasie wybierają te uzdolnione dzieci i one biorą udział w tym egzaminie. Dodatkowo w klasie czwartej i w wyższych klasach nauczyciele radzą rodzicom, aby ich dzieci brały udział w egzaminach stypendialnych do szkół prywatnych. Po co? Po to, żeby dowiedzieć się, na jakim poziomie jest ich wiedza. Wiadomo, że stypendium, żeby dostać stypendium do szkoły prywatnej, trzeba również być uzdolnionym, być na wyższym poziomie niż zwykłe dzieci. Dlatego rodzice bardzo często, nawet co roku, chcą, żeby ich dzieci brały udział w egzaminach. Nie po to, żeby je później wysłać do prywatnej szkoły, chociaż zdarza się tak, że później dzieci kontynuują naukę w prywatnych szkołach, ale z tego, co wiem, to naprawdę mało kto kontynuuje naukę w prywatnej szkole, ale raczej biorą udział w egzaminie tylko po to wiedzieć, czy są lepsi. Jeśli zostaną odkryci przez te prywatne szkoły, to wtedy dostają stypendium, mają darmową naukę, darmowe książki, darmowe ubrania, czasem darmowy dojazd do szkoły, po to, żeby szkoła również miała z tego profity, bo takie dziecko, uzdolnione dziecko, później bierze udział w kolejnych egzaminach już na wyższym poziomie i szkoła staje się sławna, tak? Ma ucznia, który jest najlepszy w Turcji, albo drugi w Turcji, czy trzeci w Turcji, bo oczywiście to dziecko bierze udział w kolejnych zawodach, w kolejnych egzaminach, w kolejnym wyścigu. I tutaj wrócę do instytucji, która nosi nazwę TUBITAK. To jest instytucja, która zajmuje się badaniami naukowymi. Ona finansuje różnego rodzaju badania, różnego rodzaju projekty. I te projekty, te badania wykonywane są na każdym poziomie nauki. Już na poziomie gimnazjum robione są różne projekty, dzieci wymyślają różne projekty naukowe i później są konkursy tych projektów. Najpierw w tym roku u Aili, mojej młodszej córki, tematem tych projektów ma być szkoła ekologiczna i dzieci będą wymyślały różne projekty, później nauczyciele wybiorą jeden albo dwa projekty, najlepsze i one zostaną zgłoszone do konkursu właśnie i jury wybierze najlepszy projekt, który zostanie zrealizowany i zostanie sfinansowany przez TUBITAK, przez instytucję właśnie badań naukowych. Dzieci dostaną wtedy stypendium. Szkoły zostaną również dofinansowane, tak więc jest ogromna motywacja do tego, żeby robić, tworzyć różne projekty. Dlatego co roku jest ten konkurs, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i na poziomie liceum. Dodatkowo takie projekty zostają zgłaszane albo są organizowane współprace i wspólnie szkoły tureckie ze szkołami z różnych krajów robią jakiś projekt techniczny na przykład, czy robią roboty. A jak to wygląda na poziomie uniwersyteckim? Kilka lat temu stwierdzono, że uniwersytety dostaną nazwę uniwersytetów badawczych, jeśli spełnią określone warunki. I bycie uniwersytetem badawczym wiąże się z dodatkowymi bonusami, że tak to określę. Więc każdy uniwersytet stara się teraz dostać właśnie tę nazwę uniwersytetu badawczego. Aby ją dostać, oczywiście trzeba robić jak najwięcej projektów, organizować. I oczywiście te projekty w 95% są na kierunkach ścisłych. Kierunki humanistyczne robią tych projektów naprawdę niewiele. Niewiele projektów takich jest akceptowanych. Pytaliście się mnie chyba w Q&A, czym ja się zajmuję. Ja się właśnie zajmuję projektami na uczelni. Ja nie prowadzę zajęć. Nie mam etatu na uczelni, ale robimy projekty naukowe.
piszemy projekty, realizujemy je w zależności od możliwości, w zależności od tego, który projekt zostanie zaakceptowany, ponieważ w projektach mogą brać udział osoby z zewnątrz. Ważne, żeby mieć odpowiedni stopień naukowy. A więc sami widzicie, że ten system edukacji tureckiej nie jest nastawiony, nie jest ukierunkowany na to, żeby wszyscy byli dobrze wyedukowani. System ten podstawowy dla każdego jest naprawdę, poziom tej edukacji jest naprawdę niski, a ważne dla nich jest wyłapanie tych jednostek uzdolnionych i ich ukierunkowanie, wyedukowanie tak, żeby kraj, żeby Turcja miała z nich pożytek. A edukacja pozostałych dzieci zależy od możliwości rodziców, zależy od wytrwałości i zawzięcia dzieci, zależy też dużo od szczęścia. Ja już kończę na dziś. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam chociaż trochę system, który jest niesprawiedliwy moim zdaniem. Bardzo niesprawiedliwy. Ale taki jest system tureckiej edukacji. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz.